na Orliku. Dziękuję Sylwowi, Sylwii i Darkowi Czerwońce z G8 i całemu klubowi G8 za organizację zawodów pływackich. Dziękuję całemu Stowarzyszeniu Razem dla Bielan, które się bardzo, bardzo aktywnie włączyło, i wszystkim ludziom dobrej woli. Jest tutaj pani kierownik żłobka nasza z Rudy, która też organizowała piątkowe wydarzenie. Pani kierownik, bardzo dziękuję. Więc naprawdę jest cała masa ludzi. Nie ma dzisiaj z nami Kasi, która, tak, Czubińskiej, która jest szefową sztabu na Bielanach. Ona musi być w szkole w Maczku i tam liczy po prostu pieniądze. I dzisiaj do godziny 20 musi te wszystkie puszki przeliczyć i je odwieźć do centrum. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I jeszcze taka jedna niespodzianka. Rozmawialiśmy z Sydneyem, że on wystąpi jeszcze w tym roku na Bielanach, w czerwcu, na Chomiczówce. Na dniu pomnika tutaj przewodniczący samorządu Krystian i Marcin Włodarczyk zgłosili taki wniosek. Wydaje mi się, że to świetny pomysł, żeby taki dzień pomnika po raz kolejny się odbył, ale żeby była ta Chomiczówka z Sydneyem. Naprawdę, więc z góry zapraszamy. Oczywiście podamy wcześniej datę. Będzie się działo. Ostatnia rzecz, to poczekajcie, nie wychodźcie jeszcze, poczeka na nas jeszcze jedna atrakcja, jeszcze jeden koncert, dobrze? Także nie opuszczajcie nas. Właśnie Paweł Trevor i Sylwia Czerwonka, dziękujemy. Nie ma was, ale wiem, że wy się dołożyliście do tej imprezy. Jeszcze bym chciała podziękować jednej osobie bardzo istotnej, która pomogła nam w organizacji. Jest to pani dyrektor Anna Szymczek-Gałkowska, pani dyrektor Anna Łutowska, ale jakby nie byłoby tej imprezy też bez niezawodnej Magdy Cybul, której bardzo serdecznie dziękuję i zobowiązuję się nie wydzwaniać już po nocach. To jeszcze a propos podziękowań, chłopaki, serdeczne ukłony za to, że nas prosiliście. Brawo, brawo! Czy macie jeszcze pieniądze? Dobrze. Tak, rzucę na taśmę. Chłopaki chcą jeszcze deskorolkę wylicytować. 5 dych deskorolka. Tutaj 50 złotych? 50 złotych po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? 50 po raz drugi? 60, o, włączył się. 65. 65 złotych po raz pierwszy. 65 po raz drugi. Da pan więcej? 70 po raz pierwszy. Jest 70 złotych już, jest 70. 65 złotych. Chłopaki, dam 80. 80 złotych. Ile? 80? Już jest 80. 10 złotych. Chłopaki, już nie mam pieniędzy. Po raz pierwszy ktoś więcej da, kto za stówę? 90 po raz drugi. Jest stówa! 100 po raz pierwszy. 100 po raz drugi. 100